Dzień dobry Państwu. Dzisiaj naszym gościem jest radny Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej, pan Piotr Lepka. Dzień dobry Państwu, miło mi gościć Państwa. Panie Piotrze, za nami gorące dni w ostrowskiej polityce. W środę pani prezydent Beata Klimek straciła większość w Radzie. A zaledwie kilka dni temu pan Bartosz Ziółkowski pożegnał się ze stanowiskiem prezesa CRK. Czy mógłby pan skomentować te wydarzenia? Oczywiście, jakkolwiek wydaje mi się, że ocena tej sytuacji jest dość złożona, natomiast to, co mi się jakby w pierwszej kolejności nasuwa, to takie określenie, że jest to kategoria porażki dla pani prezydent i mam tu na myśli kontekst personalny i bynajmniej nie jest on, ta ocena sformułowana wyłącznie w odniesieniu do, czy też w odniesieniu do spółek komunalnych, natomiast nie ukrywam, mam na myśli w pierwszej kolejności aspekt otoczenia bezpośredniego pani prezydent, bo jest to dla mnie po prostu dowód na to, że w ramach zespołu, którego kreatorem była i jest pani prezydent, sprawy współpracy na tyle źle się potoczyły, że musiało dojść do takich rozstrzygnięć. A czy prezydent Beata Klimek buduje koalicję, by utrzymać większość w Radzie Miejskiej? Uzyskać w zasadzie w tej chwili? Powiem tak, różne informacje jakby z rozmów w kuluarach do mnie docierają. Wśród nich są takie, które jakby pozwalałyby dojść do takiego wniosku, że pani prezydent jakby próbuje, czy osoby z przyjaznego Ostrowa próbują podjąć taką misję jakby obsadzenia tego wakatu po radnym Mateuszu Nycku, być może też jakby pozyskać kolejną tak zwaną szablę do swojego obozu. Natomiast oczywiście są też w kuluarach stawiane takie kwestie, które jakby są świadectwem tego, że rozmowy są jakby w gronie obozów opozycyjnych, których domniemanym celem jest oczywiście to, żeby wspólnie zbudować większość w swoistej kontrze do obozu, którego utarta nazwa to Przyjazny Ostrów. Jak pan skomentuje zmiany na stanowisku prezesa CRK? No to po raz kolejny się odwołam do tego, do tej oceny, że odbieram to w kategorii takiej porażki dla no, pośrednio czy też bezpośrednio dla pani prezydent, bo jest to taki dowód na to, że jednak w tym obozie, który pani prezydent stworzyła wokół siebie, no, zgrzytało na tyle, że po prostu nastąpiło dość spektakularne podziękowanie za współpracę, bo tak to odbieram. Jest taką, można powiedzieć, tajemnicą poliszynela to, że osoba wiceprezydenta, pierwszego zastępcy pani prezydent, czyli pana Mikołaja Kostki, z takich czy innych względów bywa, to również mam na myśli kontekst sam nas radnych miejskich, przebiegu nie tylko sesji, ale może w sposób szczególny niektórych posiedzeń, no, bywa po prostu konfliktowa i wyobrażając sobie, że podobne sytuacje mają miejsce w zaciszu gabinetów spółek komunalnych czy w urzędzie miejskim, to łatwo dojść do wniosku, że te niesnaski współpracy, która no, była wymuszana, musiała istnieć tutaj, jeśli chodzi o osobę wiceprezydenta Kostki jako tego pana, któremu podlegają spółki komunalne i na przykład pana do niedawna prezesa Ziółkowskiego, że te konflikty po prostu łatwo sobie wyobrazić, że miały miejsce. Tak? Również w takim kontekście właśnie osobowościowym, bo łatwo mi to sobie wyobrazić właśnie z uwagi na też moje osobiste doświadczenia, jeśli chodzi o na przykład wybrane, bo nie mówię, że to miało miejsce zawsze, ale niestety za często, jak dla nas radnych opozycji w sposób szczególny,
pewnie radni przyjaznego Ostrowa no, może to zauważają, natomiast nie wypadało im o tym mówić. Ale osoba radnego Mateusza Niecka myślę, że jest też takim ucieleśnieniem tego, że ta postawa reprezentowana właśnie w tych kontaktach międzyludzkich no, wyczerpała się tak. W sensie wyczerpała się może cierpliwość do trwania w takich relacjach. To jest jakby taki aspekt i mogę jeszcze się odnieść do takiego niedawnego wspomnienia właśnie z Komisji Bezpieczeństwa Ochrony Środowiska. To, o ile pamiętam, miało miejsce teraz właśnie na Komisji Czerwcowej, tak. Celowo ponowiłem w porządku naszego posiedzenia temat spalarni odpadów w Ostrowie Wielkopolskim, nazywanej też alternatywnie elektrociepłownią na paliwa alternatywne i biomasę, ale tak kolokwialnie mówimy, że miała to być spalarnia odpadów. I tutaj po rozmowie, ten temat był już poruszony w miesiącu kwietniu, tylko że wówczas niestety został ku mojemu głębokiemu zdziwieniu i rozczarowaniu zbyty milczeniem przez osobę pana prezydenta Mikołaja Kostki, który po prostu bezceremonialnie stwierdził, że nie ma w tym temacie żadnej wiedzy i odesłał nas radnych zainteresowanych tematem, nie tylko moją osobę, do innych, pod inne adresy, do spółek komunalnych, również do prezesa CRK. I stąd też ten temat wrócił pod obrady w miesiącu czerwcu, bo wyszedłem z prostego założenia, że tak ważny, jakby no, w pewnym sensie flagowy dla sektora komunalnego temat, na który zostały wydatkowane środki liczone setkami tysięcy złotych, no nie może przejść bez echa, jeśli chodzi o nas radnych, tak, i poszczególne dedykowane komisje. I ku mojemu zdziwieniu w miesiącu czerwcu ta komisja miała taki przebieg, że o ile ze strony CRK pojawiły się osoby, które zostały oddelegowane do tego spotkania i była możliwość zapytania o taką czy inną kwestię, o tyle pan prezydent Kostka nadal nie miał nic do powiedzenia w tej sprawie. Niestety nie pojawiła się, pomimo takiego osobistego zaproszenia, osoba ze spółki komunalnej. I jakby w komentarzu do tej zaistniałej sytuacji pozwoliłem sobie na zobrazowanie tej rzeczywistości, odwołując się również do tego, o czym się już mówiło od tygodni w kuluarach, w których mam okazję funkcjonować, że i to tak może trochę nieładnymi słowami określiłem, ale stwierdziłem wtedy na tymże posiedzeniu, że niestety można dojść do wniosku, że konie w zaprzęgu ciągną w różną stronę. No tak. Na co oczywiście pan prezydent jakby zareagował stanowczym zaprzeczeniem, że to jest coś, co no jest, nie wiem, jakąś zaledwie plotką. Natomiast no, minęło kilka dni i tak naprawdę to, co w ten sposób zostało wyrażone, doczekało się potwierdzenia w postaci właśnie odejścia dwóch panów z przyjaznego miasta i powiatu. A jak pan widzi w ogóle sens istnienia takiego tworu jak CRK w naszym mieście? Jak widzę sens? Wiem jedno jeszcze z czasów dużo bardziej odległych niż niż początek bieżącej kadencji Rady Miejskiej, czyli mam na myśli lata, no, co najmniej kilka lat wstecz wobec roku 2018, gdzie jak rozmawialiśmy o tym zagadnieniu i również jak miałem okazję czytać jakieś doniesienia w tym temacie i komentarze internautów, no to trudno jakby nie zauważać było dominujących jakby krytycznych uwag mieszkańców, tak? I w tamtym czasie nie będę udawał, że miałem też podobną ocenę sytuacji, że ta struktura mogłaby po prostu zostać uproszczona i różne tutaj się nasuwały określenia, mówiło się o jakimś takim rodzaju pasożytnictwa, natomiast dla mnie z uwagi na moje wykształcenie na Wydziale Biologii, to tak się posługiwałem właśnie takim pojęciem łańcucha troficznego i to jest udowodnione jakby w świecie przyrody, że tam, gdzie te łańcuchy są krótsze, to zarządzanie zasobem typu właśnie energia
zawarta w tym przypadku w pokarmie, ale tak samo możemy to przenieść na dziedzinę zarządzania pieniądzem, zarządzania tak zwanym zasobem ludzkim. Ona jest efektywniej wykorzystywana, jeśli te łańcuchy są krótkie po prostu. I w tym sensie podzielałem pogląd, że taka struktura, jeśli mogłaby być uproszczona, to należałoby to zrobić. Natomiast faktem historycznym jest to, że za czasów odległych, gdzie samorządem interesowałem się na pewno dalece mniej, jak ta spółka powstała, to były inne realia, które dawały takie merytoryczne uzasadnienie, tak? Wspólne rozliczanie się podatkowe, podjęcie takich, no, można powiedzieć, pokoleniowych wyzwań, jak budowa oczyszczalni ścieków dla Ostrowa, wejście na rynek obligacji, to wtedy faktycznie miało to uzasadnienie. Natomiast przyszłość sprawiła i takie kontrowersje wokół przyrostu zatrudnienia w tej spółce, nieefektywnego zarządzania finansami, takiego no, ściągania przysłowiowych haraczy ze spółek córek, które mogły te pieniądze na pewno dużo lepiej spożytkować na jakby potrzeby własne pod tytułem rozwijanie czy to sieci ciepłowniczej, czy zakup uprawnień do emisji CO2, czy jakieś instalacje, inwestycje w sferę wodkan. To tak naprawdę te możliwości, jeśli nie były zablokowane, to na pewno były stłumione właśnie poprzez konieczność dzielenia się swoim zyskiem właśnie ze spółką matką. Dziękujemy panu bardzo za rozmowę. Moim gościem był radny Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej, pan Piotr Lepka. Dziękuję bardzo.